Na temat sytuacji z Placu Zbawiciela, no wypowiedzieli się już wszyscy i powiedzieliśmy wszystko na ten temat. Chciałbym się dowiedzieć, jaka była twoja pierwsza reakcja, jak ty się o tym dowiedziałaś? To był jeden z momentów, kiedy rozstaliśmy się z Polem, że stwierdziliśmy, że nie dajemy ze sobą rady, że jesteśmy zbyt silnymi charakterami, że to pewnie nie wyjdzie. Rozstaliśmy się na dwa dni. Pol jest człowiekiem bardzo specjalnym i chciał tak jakby, żeby już tak absolutnie zakończyć, no bo to było jedno z kolejnych rozstań naszych, bo myśmy tak się rozstawali już w życiu, w cudzysłowie rozstawali, tak. Stwierdzaliśmy, że nie dam sobie z tobą rady, nie chcę takiego związku. Pol stwierdził, żeby tak zapieczętować to faktycznie chciał pójść mnie zdradzić, ale nie zrobił tego. W ostateczności powiedział, że niestety, że on jeszcze nie jest absolutnie na to gotów i zostawił tą panią. Ale sytuacja była taka, jak dużo ludzi widziało. Jak dwa dni później wróciłam, a powiedział mi o tym. Także ja absolutnie o tym wiedziałam, że tak się zdarzyło, że taka sytuacja była. Czy było mi z tym łatwo? Nie było mi z tym łatwo. Ale z drugiej strony absolutnie wierzę mu w to, że mnie nie zdradził. To po pierwsze, a po drugie powiedział mi o tym. Czyli ta szczerość jego była dla mnie dużo ważniejsza niż to, że później pół Polski wiedziało lepiej, co ja powinnam ze swoim życiem zrobić. I do tej pory słyszę i czytam, że jestem głupia, że z nim jestem. To mi pokazało, jak ważnym tematem jest zdrada, że ta zdrada, nawet nie umiem wymówić, bo tam jest R, że zdrada jest w naszym kraju wszechobecna, tak? I że wszyscy ją postrzegają negatywnie, ale też pokazało mi, jak bardzo ludzie, nie znając sytuacji, oceniają i dają sobie prawo do wydawania opinii, a wręcz mówienia mi, co powinnam ze swoim życiem zrobić. Jedna z pań dokładnie napisała, że jestem głupia i że powinnam go zostawić, bo i cała litania. Napisałam do niej i mówię, pani tam Joanno, czy pani Anno, mówię, a czy pani jest fachowcem odbudowania relacji, związków? Czy pani udało się stworzyć dobrą relację i dobry związek? Czy pani ma udaną miłość, dom? Skoro pani udziela mi rad, to rozumiem, że jest pani fachowcem w tej dziedzinie. Napisała tak. Bardzo panią przepraszam, ma pani rację. Nie, jestem sama, mieszkam z kotem. Nie udało mi się to zrobić. A dałam sobie prawo mówić pani, co pani powinna zrobić. Ja mówię właśnie. Dlaczego? A kto powiedział, że dobra relacja nie buduje się właśnie na takich trudnych sytuacjach? A kto powiedział, że być może właśnie wybaczanie sobie trudnych zachowań jest budowaniem dobrej relacji? Wybaczanie, akceptacja, rozumienie? Tak, Pol jest absolutnie wyjątkowym człowiekiem i mam wrażenie, że żadna kobieta tak naprawdę do tej pory się na tym nie poznała. A ja dzięki mojej psychologii, dzięki wiedzy, jak działa człowiek, jakie są mechanizmy działania, byłam w stanie wiedzieć, dlaczego on zachowuje się w taki, a nie inny sposób, w różnych sytuacjach. I to nie chodzi o to, że machałam ręką i że nie bolało. Bolało, ale byłam w stanie mu powiedzieć, Pol, zraniłeś mnie takim zachowaniem, ale wydaje mi się, że ono bierze się z tego lub tamtego, z tej sytuacji lub tam innej sytuacji i być może spróbowałbyś się nad tym zastanowić, żeby więcej tego nie robić, bo krzywdzisz nie tylko mnie, ale przede wszystkim krzywdzisz siebie. Bo to jest taki mechanizm, że jeżeli jest nam w życiu źle, to chcemy siebie skrzywdzić jeszcze bardziej, tak? Nawet alkoholizm jest taką sytuacją. Jest mi źle, to jeszcze sobie truciznę naleję do brzucha. Niebywała sytuacja i nawet mam pomysł na książkę związaną z tą sytuacją, która się wydarzyła. I znowu, czy to było łatwe? Nie, to nie było łatwe, ale byłoby bardzo ważne i bardzo potrzebne, nie tylko w kontekście naszego związku, ale myślę, że też w kontekście społecznym, bo tak jak mówię, mam pewien pomysł na to, także ta sytuacja nie została jeszcze zamknięta, jeszcze do niej kiedyś wrócę.
Czyli chciałabyś opisać swoje przeżycia? No bo biorąc pod uwagę twoje książki, to zawsze wszystkie twoje książki były na temat twojego życia. Czy uważałaś to za tak ciężki moment, żeby go opisać i znowu komuś pomóc? Ja w ogóle uważam, że to, co się dzieje w moim życiu, czyli to budowanie tej relacji, mówię tylko szczątkowe sytuacje, szczątkowe momenty z tego, co się działo, ale działo się bardzo dużo różnych innych też sytuacji i wyciągania wniosków z tego. I absolutnie jestem przekonana, że to jest, że życie pisze kolejną książkę. Jak budować relacje? Czym jest miłość? Tak? I to na pewno nastąpi za jakiś czas, bo my jesteśmy dopiero 2 lata ze sobą, ale jakby ten sam kontekst zdrady, to jest inna działka. I tutaj mam inny pomysł na to właśnie, na ten kawałek. Ten kawałek tak wszechobecny w społeczeństwie.